Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Wczoraj grałem koncert dla bezdomnych w Jadłodajni przy ulicy Miodowej w Warszawie. Jak to zwykle przy tego typu koncertach bywa, padły z sali różne pytania. Jeden z bezdomnych zapytał mnie, dlaczego w moich piosenkach jest tyle smutku. Próbowałem się jakoś wyłgać, ale nie bardzo mi to wyszło. Na ogół na takie pytania odpowiadam w ten sposób. Co prawda w moich piosenkach jest sporo smutku, ale jest to smutek pogodny. To pytanie nie dawało mi spokoju i dzisiaj rano zajrzałem do Ewagriusza z Pontu, mistyka, ojca pustyni, który żył w IV wieku. On wyróżnił aż 8 różnych demonów, które nas nękają. Jednym z tych demonów jest smutek. Przyczyną smutku według Ewagriusza z Pontu są niespełnione pragnienia, których kurczowo się trzymamy i nie chcemy puścić. Dlatego dzisiejsza refleksja pomedytacyjna jest taka. I znowu rośnie we mnie ten demon o smutnej twarzy. Za niespełnione pragnienie innych wciąż żółcią karze, a oni niczemu nie winni, często karzą też siebie, bo biegną wszystkie ich myśli za niespełnionym pragnieniem. Pozdrawiam was serdecznie i wbrew smutkowi w moich piosenkach uśmiecham się do was, bo piękne słońce. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera. Je...